Moi drodzy, Transmog Contest drugi w moim wykonaniu. Jesteśmy raz jeszcze w moim garizonie. Pula nagród dzisiaj dołożyłem ja 100 tysięcy golda, plus widzowie dołożyli 35 000 golda, więc 135 000 golda jest do wygrania. Co jest taką, no, mniej niż połową tego. No, troszkę mniej niż połową tokena, który kosztuje 350 tysięcy golda. No ale zawsze jakiś tam dodateczek będzie. Więc oczywiście zasady są takie, że tworzycie sobie swoje transmogi i tak dalej, ja będę je oceniał. I zaczynamy według wskazówek zegara od tej strony, czyli tutaj nikogo nie ma. I będę po prostu leciał w lewo i będę oceniał. Dzisiaj będę po prostu pluł, będę żygał i będę po prostu obrażał. Od razu mówię. Więc moi drodzy, rozpoczynamy Transmog Contest 3. Let's go. No i zaczynamy od pierwszego zawodnika. Zejdź, pajacu, kurde, z Mounta. Zacznijmy od tego. Zajdź mi z tego Mounta. Dobra, mamy tutaj Mardrog, który jest monkiem. Proszę bardzo, i on tutaj przykucał, żebym tylko nie mógł zobaczyć jego ciulowego transmoga. No dobra, zobaczmy. Okej, chciałbym się już od razu przyczepić, ale powiem szczerze, że to jest bardzo dobrze wykonany transmog. Co prawda troszkę tutaj ta klata no, nie zgrywa się z shoulderami, chociaż jakby widać, że kolory są mniej więcej podobne. Fajnie jest zrobione tutaj ta maseczka, fajnie jest zrobione z tym całym paskiem i tak dalej, więc to jest ładne. To jest nawet muszę przyznać, że wygląda z sensem, chociaż najgorsze to futerko tu jest. Jakby tego futerka nie było, to byłoby naprawdę spoko, ale ogólnie to chciałbym się do czegoś przyczepić, ale to jest całkiem ładny transmog. Bronie świetne, naprawdę bardzo. To jest jeden z najlepszych fist weaponów, jakie są w ogóle w grze. Wygląda mega spoko, więc panie Mardrogu, dobrze wykonany transmog. Chociaż Draenei to jest w ogóle. Ten Draenei. Draenei na mąka. Masakra. Dobra, lecimy dalej w takim razie. Mówię, co za kurwa debil, stoi tyłem. A to jest NPC, dobra. Bzyku, moi drodzy. Okej, zobaczmy w takim razie Bzyka. No i Bzyku po raz kolejny trafia do nas do programu z transmogiem bardzo minimalistycznym. I zacznijmy od broni, to jest hunterowa broń z artefaktu, która jest swoją drogą takim, można powiedzieć, następcą tej takiej pałki, którą można było kiedyś zdobyć wraz z tym, jak to tam się nazywa, z tym łukiem takim. No i proszę bardzo, kolorystycznie wygląda naprawdę świetnie. Shoulderki, wydaje mi się, że one są z levelowania z kataklizmu, takie mam przynajmniej wrażenie. Dodatkowo mamy tutaj właśnie ten kapturek, który świetnie zgrywa się z tymi shoulderami. Reszta jest taka, tak tutaj powiem szczerze, mogły być jakieś bardziej zielone rękawiczki, bo one kompletnie nie pasują do góry. Tabard bardzo ładny, kolorystycznie, chociaż no to jest tabard, który ma na sobie słomę, jakbyś mógł się zamienić w tego, jakbyś mógł się zamienić w... z powrotem w człowieka. Niepasujące kompletnie spodnie. I w sumie, nie, no dobra, tutaj te akcenty może pasują. Spodnie, strasznie spodnie mi jakoś tu nie zgrywałem się, chociaż mają taki zielony elemencik. Ale to tutaj jest niebieskie, więc spodnie tutaj... Za spodnie jest troszkę minus, bym powiedział. Za spodnie jest minus, pasek zajebisty, zobaczcie, też zielony ma tutaj. No i... O, to jest zajebisty, naprawdę bardzo ładny. To jest świetny transmog. Bzyku po raz kolejny zrobił naprawdę bardzo dobry transmog. Minus za spodnie dostajesz, od razu ci mówię. Zmieni je, są chujowe. Strasznie. Dobra. Pies tu lejesz. Ruszamy dalej. Nerter. Czy to jest rogue? Tak, to jest rogue w Assassination ze swoją bronią artefaktową w wersji kolorystycznej czerwonej, bo to jest chyba tam jakaś tam... dodatkowa rzecz, znaczy to jest dodatkowy chyba wygląd, o ile dobrze pamiętam, one nie były czerwone chyba bazowo, chociaż sam już nie pamiętam. No i co my tutaj mamy? Mamy set Bloodfang, nie, to on wygląda jak Bloodfang, natomiast to jest z Class Order Hallu rogue'owego, można kupić właśnie taki secik, kolorystycznie czerwony. Chociaż powiem szczerze, że to troszkę tak średnio wygląda w momencie, gdy tu masz tak dużo, a tam masz tak mało. Chociaż jesteś rogiem, to teoretycznie takie slipki by cię przydały. Ale mój Boże, co to kurwa jest tutaj? Co to masz na tym pasku? Ten pasek jest strasznie słaby. I nie wiem dlaczego, ale niezbyt podobają mi się też te spodnie. Tutaj jakieś kurde futerko ci wystaje. Chociaż gdyby to futerko było czarne, to by pasowało do tego. Maska kolorystycznie... Kurde, gdyby była bardziej bordowa, jakaś taka czerwona by bardziej pasowała, ale generalnie takie wrażenie robi bardzo fajne, muszę przyznać. Chociaż spodnie, ja nie wiem co wy macie z tymi spodniami, dlaczego te spodnie są takie słabe, masakra. I pasek, spodnie i pasek są średniowe. Ale masz shoulderki, za co mam ból dupy, bo ja też chciałbym te shoulderki mieć. Nerter, dziękuję bardzo, ruszamy dalej. No i co tu mamy, Devas, o kurde. O kurde, co to mamy? To jest Warlock. Nie, to jest Mag. Fire Mage. Fire Mage. Co to w ogóle jest za hełm? Co to w ogóle są za shoulderki? Czy to... Wydaje mi się, że to jest część setu, który można było zdobyć z... Z czego? Z... jak to tam się nazywało? To były chyba Trials? Te Trialsy? Chyba z Trial of Valor można było. Ale przyznam szczerze, że wygląda nawet całkiem spoko. Takie nawet okej. Ten hełm bardzo pasuje do shoulderków. Nie wiem, czy to jest premade'owa część. Całkiem spoko spodnie, które pasują właśnie do tych elementów. Klata trochę moim zdaniem nie pasuje, ale teraz kurde dowalił. Teraz to dowalił, nie. Kolorystycznie wygląda naprawdę spoko i wyglądasz jak naprawdę taki Fire Mage. Fire Mage. Naprawdę bardzo, bardzo fajny ten. No co mógłbym się przyczepić, to może ta klata troszkę nie pasuje do reszty. Jakiś taki bardzo trollowy pasek. Taki zbyt trollowy mógłbym powiedzieć. Buty mogły być też jeszcze troszkę fajniejsze. Ale generalnie nie jest to coś takiego tragicznego, więc ode mnie dostajesz okejkę za taki nawet fajny pomysł i że to nie jest jakiś taki turbo premade'owy set. Dobra, lecimy dalej. Kogo my tu mamy? Webuild ze swoim monkiem. No i dobra, co my tu mamy? Przede wszystkim mamy bardzo popularne wśród monków maseczka z tymi takimi kamyczkami dookoła. Mamy broń artefaktową dla monka. Mamy jakąś taką sukieneczkę. Wydaje mi się, że jest to transmog, który jest bardzo mocno... To jest chyba premade'owy set, no nie? To jest bardzo mocno premade'owy secik. Chociaż te shoulderki, ja się zastanawiam, czy skąd były te shoulderki. Nie wiem, czy to jest część setu, ale kolorystycznie wszystko ładnie się zgrywa. O my god, dopóki nie zajrzałem do tyłu. Kurwa. No niby to fioletowe jest, ale kurwa, co to tutaj jest? Nie podoba mi się, więc tu jest wszystko spoko, dopóki się nie obrócisz. Bo są maseczka, tak, to jest z Siege of Orgrim, a to na pewno wiem. No i te też jakoś te shoulderki, ale to z tyłu tak wygląda trochę średnio. Ale generalnie jest ok. O, czy już się nam zwolniło ten NVIDIA? Dobra, NVIDIA nam się zwolniła. Więc w tym momencie, moi drodzy, na chwilę przerywamy nasz Transmog Contest, ponieważ ja przechodzę na kanał NVIDII. Dobra, już teraz już mam wszystko ogarnięte. NVIDIA się skończyła, czyli mogę przechodzić na kanał. Ja teraz zrobię raid na kanał NVIDII. Jeżeli chcecie dalej oglądać nasz program, to jak najbardziej zapraszam was tam, a jeżeli oglądacie na YouTubie, to dajcie mi sekundkę, sorry. Dobra, raid NVIDIA GeForce.pl. Dołączajcie do rajdu, to automatycznie was wtedy przerzuci właśnie na tamten kanał, a ja już właśnie się przełączam. Dobra, czekajcie moi drodzy. Już teraz na przykład nie ma już streama. Teraz tylko leci nagrywanie. Ja przełączam kanały, bo zaczynam właśnie na kanale NVIDII. Teraz muszę tylko zmienić jedną sobie scenę. O, na taką o. Tylko tu muszę zrobić tak. Tu muszę zrobić tak. O. No dobra. Halo, halo, czy my jesteśmy? Czy wy jesteście, czy my jesteśmy tutaj? Halo, halo. Dzień dobry moi drodzy. Cześć, cześć, poproszę o ładne policzenie do 3 na czacie. 1, 2, 3. 1, 2, 3, przeniosło. Przeniosło, gdzie ja jestem? No widzisz, odbiór, dzień dobry was. Witam was na kanale NVIDII, cześć. Jesteśmy, 1, 2, 3, o Jezu, ile widzę, 3, 2, 1, o już widzę, powiedz Twitch chatowi, że policzył do 3 i od razu 5, 6, 7, 8, kurde, nie. No to niezły buntownic. Dobra, powracamy do oceniania naszego transmogu. No i co, mieliśmy tu WeBuilda, który z przodu wygląda dobrze, a z tyłu wygląda po prostu tragicznie, więc WeBuild popracuj nad tym, ale generalnie jest jakaś tam okejka. Co my tam mamy dalej? Let's go, zobaczmy, co my tu mamy? Elfa Monka. No i co? Przede wszystkim mamy tutaj ulduarowe shoulderki. Mamy tutaj oczywiście kondoma, takiego mokrego, który jest nałożony, taka opaska tutaj na oczy. Jak ja nienawidzę tej opaski kompletnie. Każdy edgy kid używa tej opaski. No dobra, ale jak tak sobie popatrzę, to jest część setu levelingowego. Nawet ładnie wygląda ten pasek tutaj, dołączony do tego całego zestawu. Bardzo fajne bronie w postaci takich fist weaponów. Tak, to są chyba fist weapony takie. I muszę powiedzieć, że robi to dobre wrażenie. Przede wszystkim dlatego, że nie jest to w pełni customowy secik. Znaczy nie jest to w pełni premade'owy secik, tylko bardziej złożony z customowych elementów. No i jedyne, co mógłbym się przyczepić, to to, że tutaj ta sraj taśma, która ci wisi z tyłu, tak troszkę średnio pasuje. No i przede wszystkim zobacz, że na tych armorach jest pełno czerwonych elementów, których na przykład już nie ma na tym. Zwodka fisce, tak jest zwodka. Których już na przykład nie ma na shoulderach i to wygląda troszkę średnio. Ale generalnie też nie jest aż takie tragiczne, żebym się miał tutaj kurde normalnie zbełtać. Lecimy dalej. No co my tu mamy? Tu mamy jakiegoś druida. Alianckiego druida. O wow! O wow, jakie łosiątko. No nie wytrzymam. Oliście, jak on wygląda. Piękny tabard, bardzo fajny pasek, świetny pasek z takimi szponami druidzimy, które wpasowują się w te żółtawe elementy, złotawe, które są tu dookoła. Bardzo ładnie to jest wszystko skomponowane. Takie żukowe, zobaczcie, jakby z chityny zostały zrobione shoulderki, pasujące kolorystycznie do wszystkich innych elementów. No i nawet zobaczcie, że te brązowe elementy znajdują tutaj gdzieś jakichś towarzyszy. Tu mamy brązowy element, tu mamy brązowy element, gdzieś na butach jest ten brązowy element. I to wygląda bardzo ładnie, to trzeba przyznać. Bardzo ładna dzida, też z logiem Alliance. Więc to jest taka fantazja druida alianckiego. Nie wygląda to tragicznie, jest to całkiem fajne i... No nie wiem, mi się podoba. I to nawet wcale nie dlatego, że to wcale nie dlatego, że to jest takie, że tak to powiem, takie pseudoalianckie, no nie? Jako taki druid, fajnie, przede wszystkim dostajesz bardzo dużego plusa za to, że jest w pełni customowy. Inne co, te tutaj, jakby tych elementów nie było, te wiszące, kurde, kocie ogony, gdyby ich nie było, byłoby super. Ale tak to dostajesz dużą okejkę, naprawdę bardzo dużą. Let's go, lecimy dalej. Asaigo Survivaru Hunteru z bardzo ładnym petem. To jest pet Fenrir, którego można zdobyć z instancji Halls of Valor. A Shalana aż no Quel'Dalar. Nie wiem, co powiedziałeś. Uznam to, że bardzo lubisz oglądać moje filmy. No dobra, co tu mamy? Transmog bardzo mocno jest... dlatego, że on ma Quel'Dalara. Quel'Dalar to bardzo ładna broń. Zresztą polecam wam poczytać lore tej broni. Jest też całkiem ciekawy. Całość Transmogu opiera się na na tym tabardzie. Dajcie mi tylko zerknąć, czy to jest przypadkiem tabard... tak, Rendorai Tabard, czytaj tabard Void Elfów. I całkiem ładnie się to wpasowuje tutaj. Przede wszystkim on jest jakiś taki porwany, przez co przyświtują jakieś czerwone elementy. Rękawiczki pasują bardzo, nawet kolorystycznie z zewnątrz do tego tabarda. Zielony dagger trochę nie pasuje, ale pasek generalnie spoko. Raz jeszcze powtarzający się ten motyw z tymi spodniami. Te spodnie również widzieliśmy u Arkarosa. Ale buty za to tu są fajniejsze. Co prawda nie mają wspólnych elementów, ale overall wygląda to mega fajnie. Spoko, że nawet nie dodałeś tych shoulderów. Nie wiem, czy shouldery by nie zrujnowały tego, no chyba, żebyś miał naprawdę fajnie jakiś taki jeden shoulder, czy coś takiego jakby pasowało. Ja jestem zwolennikiem takich minimalistycznych transmogów. Zobaczmy z tyłu. No, bardzo ładnie ten tabardzik się prezentuje na tej postaci. Jest całkiem spoko, chociaż szkoda, że jest tutaj tylko jeden fioletowy element i już wreszcie się nie pojawia tych fioletowych elementów. Lecimy dalej, let's go! Okej, Akan opiera swojego transmoga na bodajże... to jest z inwazji secik? Czy to jest... Nawet nie pamiętam, skąd ten dokładnie secik był. Xorothian Paldors. Ale wiem, że to nie jest chyba część jakiegoś setu takowego. No dobra, więc... co mi się podoba, to to, że jest dużo takich zielonych elementów. Przede wszystkim mamy tutaj Rika. 200 i Helm's Hallow's End. Tak jest, Helm's Hallow's Enda. To wiem, tutaj mamy broń z Hellfire Citadel. I to wiecie, tutaj tu jedna taka buźka, tutaj buźka też ten, bardzo ładnie to pasuje do siebie. No i przede wszystkim ten hełm, który, no spoko, że ma, że jakby łączy się tym zielonym wyziewem z ryja, ale kompletnie do tego setu tak trochę nie pasuje. Przynajmniej według mnie tak średnio pasuje, jak tak się ustawię. Więc, no i tutaj zobaczcie, że ten pas tutaj tak zwisa kompletnie. Generalnie to wszystko trzyma się naprawdę kupy. Nawet do tego broń bardzo ładnie pasuje, chociaż ten hełm... Nie wiem, czy ten hełm to byłby mój wybór do tego transmoga. Można się uprzeć, że to pasuje gdzieś tutaj do tego, ale generalnie jak tak się to widać, że to jest coś innego, tak widać. No i zobaczmy jeszcze tutaj tył. To też jest całkiem spoko cloak, tylko że ma niebieskie elementy. Jakby te niebieskie elementy były w kolorze takiej właśnie czerni, to by było super, ale tak to psuje no, kompletnie ten transmog. Ale generalnie nie jest źle, nie jest źle, nie jest tragicznie. Lecimy dalej. Arqueus. No Arqueus to tutaj co to jest? To jest warrior. To jest warrior, który posiada przeepicką broń. Po prostu trójząb Posejdona zenchantowany na Unholy. To jest po prostu prawdziwy wojownik, który sam, zobaczcie, skraftował sobie ten piękny secik. Z farmy wróciłem. Tak, a widzicie to co jest na głowie? To na głowie to jest po prostu upieprzony dzik, który chodzi, to jest dzik, uwierzcie mi, to nie jest żaden wilk, to jest dzik. On po prostu wziął tego dziko wilka, który rył mu normalnie swoimi raciczkami w polu i on przyszedł, on zarżnął tego dzika i przez to dostał tego Unholy. I to jest lore tej postaci, wygląda świetnie. No i dopiero w tym momencie w ogóle jakiekolwiek elementy zaczynają być ze sobą spójne. Jakbyś miał awatara 24 na 7 byłoby spoko. Bardzo low-rezowy ten hełm jest. Ja nigdy nie lubiłem tych hełmów. Kiedyś lubiłem, wiecie dlaczego? Bo żaden inny hełm nie wyglądał tak fajnie jak ten tutaj, a jakby wszystkie hełmy wyglądały jak takie czopki. Ale to było coś takiego fajnego. No i taki farmer, no. Taki farmer se przyszedł, kurde. I z dzikiem na tym. No i super, no. Pogromca Geralta z Rivii, no. No i nieźle. Lecimy dalej. Hart. Hart. Pani to paladynka, zakładam, tak jest, pani paladynka z secikiem. Zacznijmy od tego, to są chyba DK-owe shoulderki, o ile dobrze wiem. To jest pasek z Warlords of Draenor. Tutaj mamy jakieś elementy z legionowego setu PvP, czyli te budki oraz ten. No i powiem wam, że całość trzyma się w takiej niebieskiej konwencji. Chociaż tu mamy tak troszeczkę tego fioletowego, takie fioletowe są łuski. Gdyby one były niebieskie, gdyby te łuski były niebieskie, byłyby super. Pasek z kolei też ma niebieskie elementy, ale co tu robi ta sierść? Te kłaki, gdyby nie te kłaki, to ten pasek byłby naprawdę mega spoko. Z tyłu bardzo ładny Shattered Ashbringer i bardzo ładnie pasujący cloak, to muszę ci przyznać, tak się rzecz tu obrócił mi, więc bardzo ładnie. Ten pasek, szczerze mówiąc, mógłbym wymienić, reszta elementów naprawdę bardzo ładnie do siebie pasuje. Spoko wybór z shoulderkami, fajnie, że jest to customowo zrobiony set. Jedyne co bym zmienił to spodnie oraz pasek, a tak to jest naprawdę ok. Jest spoko, jest ok. Lecimy dalej. Renhof. Renhof jest szamanem i mój Boże, jak ja dawno nie widziałem tych shoulderków. Te shoulderki, czy mi się dobrze wydaje, że te shoulderki były z Ulduaru? To były chyba Ulduarowe shoulderki, o ile dobrze kojarzę. Mamy tutaj oczywiście broń naszego szamana. No i co? Elemenciki to całkiem ładnie pasuje do siebie. Zobaczcie, że ma potężne buty, ma ładnie pasujące spodnie, ma ładnie pasujące ten, że belt ma futrowy. No widzisz, masz belta futrowego, ja widzę. Bardzo fajnie pasujące rękawiczki. No i w sumie wszystko nawet pasuje do tych shoulderków, do takich, wiecie, taki typowy krasnolud szaman. Spoko, spoko, czyli na dole neutralnie, u góry troszeczkę więcej wyeksponowane. Więc jest taki krasnoludziasty. Do tego tabarda nawet nie mam jak się przyczepić, ponieważ on ma brodę w kolorze tego tabarda, więc nawet tutaj to mi nie przeszkadza. Kolorystycznie też fajnie pasuje i nawet pasuje pasek. To jest bardzo dobrze zrobiony transmog. Spoko. Ale co to tutaj kurwa jest? Co to ma być tutaj? To ja nawet nie wiem co to jest tutaj, ale z tyłu troszeczkę psuje się ta imersja. Tabard z Erteringa, tak jest, to już też widziałem. Z tyłu troszkę tutaj psuje te futerko z tyłu. Jakbyś jakiegoś cloaka użył, żeby zasłonić ten biały element, tak to jest naprawdę mega spoko, Renhof. Bardzo mi się podoba ten transmog. Ten akurat jest naprawdę bardzo dobry. Jestem w stanie nawet dać mu nawet jedno z finałowych miejsc. Lecimy dalej. Orogulec. Orogulec. No dobra, mamy tutaj transmogowy ten. Cloaki są niepraktyczne, to tak, to prawda. Orogulec jest gnomem, jest rogiem gnomem i to jest, słuchajcie, i to jest gnom, rog, pustelnik zimowy, arktyczny. To ja już widzę właśnie wymrożoną brodę, wymrożony po prostu, zamrożony irokez. No i nawet pasuje to do tabarda, chociaż Tabard of the Silverhand, Kurogulec, Boże. Kurogulec, dobra, no, gnom to gnom zresztą, No i dobra, no i co tu jeszcze mogę powiedzieć na ten temat? Znaczy to wszystko to jest z setu customowego, czyli tutaj raczej własnej ingerencji nie ma. Bardzo, okej, wiecie co mi się podoba? Ten motyw tutaj. Czyli tu jest taki niebieskie, tu jest też niebieskie, tu jest niebieskie, schodzi do niebieskiego. Jedyne co mógłbym powiedzieć to to, że Tabard of the Silverhand na takim śmieciu, co chodzi, kurde, po zimowych jakichś tajgach, czy tundrach, czy co to tam, kurde, było. No nie wiem, kolor jest super, ale fantazy tego tabarda mnie trochę podpycha, bo taki ten... Ale ma bardzo fajne nożyki, zenchantowane na zimno. To jest fajny transmog, No i fajnie poprowadzony ten motyw taki od tyłu do przodu. Jeden kolor, później ten. Okej. Szkoda, że to jest wszystko z premade'owego setu, ale to cóż. Dobra, lecimy teraz z boku. O kurde. Wiecie co? Kto to tam stał? Nertel! Nerter! Zobacz jak ona wygląda! Tak chciej wyglądać jak ona! Sorry, przepraszam, ale wydaje mi się, że właśnie Nertel bardzo uderzał w podobne klimaty. Z tym, że tutaj troszkę chyba zostało to lepiej ten. Widzisz, panie? Popatrz, pasek ładnie pasujący. I bronie są troszkę, chociaż nie ten. Jezu, przybiegł tutaj. Przybiegł tutaj, nie wytrzyma. Oh my god. No dobra. Przede wszystkim zobaczcie, że ma tutaj tą samą klatę. Ma rękawiczki, które są z setu tego, jak on tam się nazywa, to był Bloodfang set. Ma z tieru 21 spodnie. I ma buty z Bloodfanga. To wszystko bardzo ładnie się tutaj chociaż najgorszy jest ten moment tu, gdzie pasek rzeczywiście nawet jest pasujący, ale zobaczcie jaka jest granica. Tu jest takie czarne i tak dalej, tu jest pasek i nagle jakieś takie elemenciki, co mnie troszkę razi. Ale muszę pochwalić za użycie shirta, słuchajcie. Zobaczcie, piękna koszula w kratę, kanadyjska, taka kurde, że aż mam ochotę chwycić za siekierę, pójść do lasu, wsiąść na jelenia i pojechać na jeleniu do lasu. Normalnie wybombić cały kurde jakąś manierkę syropu klonowego i ściąć drzewo. A autentycznie, to jest super, super koszula. No i przede wszystkim bardzo ładne szolderki. No te szolderki naprawdę urzekły mnie. I to jest dobry ten. Chociaż nie wiem, czy takie plainowe byłyby nieco lepiej. Chociaż z daleka zobaczcie, że to się fajnie tak wpasowuje. Ale z daleka zobaczcie, że też odgranicza się ta część od tej części. Co mnie boli, spodnie. Kurde spodnie, trzeba zmienić spodnie. Zmień spodnie, to pogadamy. Let's go, idziemy dalej. Srebron. Oh my god. Oh my god. Jak ten set mi się podoba. Ale mi zawiało, słuchajcie, Warcraftem 3. Nie wiem dlaczego, ale zawiało mi takim Warcraftem 3, że szok. Mimo, że te elementy tutaj są zrobione z tych elementów z argusowych przedmiotów i buty oraz... Shouldery są troszeczkę kompletnie z innego setu i tak dalej, to i tak świetnie to do siebie pasuje. Przede wszystkim jeszcze ten młotek, nie chcę dropnąć z Ragnarosa. Powodzenia życzę. To fajnie to wygląda. To niby tutaj nie ma tych elementów łączących, ale właśnie takie użycie dwóch tych, nie wiem, coś mi się w tym secie podoba. Nawet ten maska na ryj wygląda super. I jeszcze ten cloak z tyłu. No wygląda tak taki paladynek po prostu. Super sprawa, Srebron, naprawdę bardzo ładny transmog, bardzo mi się podoba. Dostajesz moją naprawdę dużą okejkę. Nie wiem z jakiego powodu, po prostu mi się podoba. Let's go. Selith, o nie, no co to za próba przekupienia tutaj jury. Nie wytrzymam, nie. No nie, ja nie wiem czy można takich rzeczy kurde pokazywać, o Boże. No dobra, no co? No mamy tutaj nic innego jak próba kurczę jury. Ubierz się chłopie, miejże trochę kurde powagi. I to jest set ten. Ja nie mogę na nią patrzeć, ona jest zbyt urocza jest. Nie mogę patrzeć, ale to jest set, który jest właśnie ten, Boże, jak on się tam nazywał, to był Heritage Armor. Inne portki nałożyłeś, kurczę, z takimi zakolanówkami plus jakieś majteczki i to tyle. Wygląda uroczo, ale mnie tym nie kupisz, Celit. Co my tutaj mamy? Judo Master! Judo Master przyszedł tutaj normalnie Jak on wygląda jak, nie wiem, jak taki... Wygląda jak samolot dosłownie, naprawdę, wygląda jak jakiś kurde samolot. No i dobra, co tu, bardzo ładne kamienne szoderki. Bardzo pasują do klaty, która pasuje z kolei do paska i pasuje do spodni plus do butków. No i mamy jeszcze na dodatek bardzo ładne bronie. Ale co mnie nie podoba się? Weź, że chłopie tą machę ściągnij ze siebie, bo wygląda źle. No ale tutaj jestem zdziwiony, jak wiele elementów tu do siebie pasuje, jest mega dobre. Oh my god, ile tych elficzek tutaj biega. Ten head, nie ten teges, no. Przecież wygląda trochę jak taki warrior, taki monk warrior, naprawdę. Zmień hełma, serio, już no, może i nawet bez hełma byłoby nieco lepiej. Czekajcie, tylko muszę wyciszyć tę jedną rzecz. Head i paseczek, kamyczek, inny kolor, no, trochę tak, Ta obwoluta ładnie pasuje, chociaż nawet niebieski jeszcze pasuje tutaj do tych. No i teraz jestem w stanie ci nawet powiedzieć, że jest ok. Masz minus za hełm, ale generalnie jest ok. Idziemy dalej. Zaratustra. Mamy Void Elfika. Minimalistyczny secik, moi państwo drodzy. No i przede wszystkim mamy tutaj rękawiczki. Czy to są Bloodfangi? Zaraz zobaczę, jestem aż ciekaw. To są... nie, to jest Artful Dodging. Tak, to jest set, który nazywa się Artful Dodging. I jest to klata. Są to spodenki i rękawiczki na pewno z Artful Dodging. Pasek, szczerze mówiąc, nie wiem, czy on będzie z Artful Dodging, zaraz sobie zerknę. Nie, to jest kompletnie inny belt, ale ma czerwony elemencik, więc pasuje całkiem ładnie. No i budki to są Bloodfangi. Okej, i dobrze, że użyłeś Bloodfangowych budków, bo tamte budki of Artful Dodging wyglądają tragicznie, dlatego że one są takie, jakbyś normalnie nałożył takie, nie wiem, jakbyś normalnie nałożył kalosze czy coś. Pasek, chest i rękawice nie są setu. Proszę pana, Vest of Artful Dodging, czyli jest. Rękawiczki Gloves of Artful Dodging jest. I... Bloodfang pędzcy, tak, czyli spodenki są bloodfangowe. To są spodnie, które kurde Stanley by chciał. Stanley patrzy się tam, hej Stanley, zobacz jakie ma fajne spodnie. Stanley pewnie zazdrości tych spodenków. Częściej rękawicze z Class Order Hall, tak. Ale całkiem ładny, minimalistyczny, bardzo ładnie zrobione, bronie pasujące, czerwone, fajny transmog. Okej, jest Seal of Approval, taki psz, dostajesz, spoko. Lecimy dalej. Salvator uderza tutaj w klimaty paladyńskie. Założył na siebie rękawiczki, klatę, spodnie z setu, to jest tier 5. Tak, to była no jakiś ten tier z tego, paladynowy z The Burning Crusade. Tabard mógłby być nieco lepszy, chociaż ta wersja jest właśnie taka jaśniejsza. Ten tabard w wyższej rozdzielczości ma bardziej taki nasycony niebieski kolor, dlatego może wybrał akurat ten. No dobra, no tu pasują do siebie elementy, budki nawet pasują, kurde. Klata inna niestetu, powiadasz. No aż powiem ci, że nie chce mi się wierzyć, bo tak teraz patrzę. Że ten, no dobra, no klata mówi, że inna, a nie jest set, zaraz zobaczymy. Klata jest Breastplate of the Golden Valkyrie, okej, dobra, czyli to muszę przyznać. Ten pasek, co to kurde jest? Jak ktoś, weź ktoś mi na czacie napisz co to jest, tier 6, przepraszam. Weź panie mi tu napisz kurde co to jest, bo ja nie widzę tutaj nic kompletnie. To wygląda jak ziemniak, banan, gruszka. Ja tu nie widzę kompletnie nic. Diament, wąż, Retarded Lion Mount. No dobra, użyte shoulderki z tego. Czy ty jesteś paladynem? Jesteś paladynem. Te shoulderki, okej, helumowe, ładnie pasujący ten. Okej, wszystko do siebie spójnie pasuje. Mieczyk, on był do niedawna, w ogóle nie można było go chyba użyć. To jest Admiral Taylor Great Sword. Teraz można go użyć i pasuje. Dobrze, Salvator, udało ci się. Masz naprawdę moją pieczątkę dobrego transmoga. Zmień pasek, bo jest tragiczny, serio. Zmień ten pasek. Ariadanna, czytaj Kenny. Kenny tutaj ubrał się w jakiś ten. Dobra, czyli to jest skrytobójca. Bardzo fajna klata, bardzo fajne spodenki, bardzo fajne budki, bardzo fajne rękawiczki, shouldery, hełm, a ten pasek to ja nie wiem co tutaj. Dobra, pasujące bardzo ładnie. O Jezu, masz skill Jadena, ten wygląd. Chyba trzeba było zabić jego. Super. I cloak też bardzo ładny. Weź, chłopie, zmień te shouldery jakoś. Jakbyś tutaj użył te shouldery z tego, z Wotlka z tieru 10,5. Te 25-osobowe, te zielone byłoby spoko i weź ten hełm, panie. Ugh. Let's go, lecimy dalej. Adarina. Adarina, dzień dobry. Adarina na 104 poziomie zrobiła sobie transmog klasyczny, wszystko z setu z Pandarii i nawet broń z Pandarii chyba, tak mi się przynajmniej wydaje. Nic nie jestem w stanie powiedzieć na temat tego transmoga, jest bardzo... Jest zrobiony przez Blizzarda, więc Blizzard zrobił sobie taki ładny taki mistow pandariowy. Przypomniała mi się Pandaria, dziękuję ci za przypomnienie Pandarii. Ale to nie jest coś, co uderza w moje gusta. Full set, to jest full set, to tak, to też minus punkty dostaje za full sety. Ale na 104 poziomie zdobądź jakieś fajne transmogi. Let's go, idziemy dalej. O! 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 Jaki dobry transmog. Zaramoth. Zaramoth, moi drodzy. Okej, co my tu mamy? Świetne rękawiczki. To są rękawiczki z tego najnowszego setu. I one są brązowe. Świetnie pasują do shoulderów. Fajny tutaj, kurde, klata zrobiona. Bardzo ładnie pasuje to do butków oraz do tego. I maska, super. Zobaczmy na cloak. Cloak też całkiem ładny. Okej, cloak też jest całkiem ładny. No tutaj może pasujące do włosów, chociaż no to jest taki truciciel, można powiedzieć, truciciel, czyli taki zielony element i te dagerki z zielonym elementem też są spoko, ale! Ale! Gun! Co ten czerwony tu robi, panie? Weź se przemaluj pasek. O nie! Wszystko byłoby idealnie, gdyby nie ten pasek. Ja wiem, o co chodzi, bo ty jesteś Assassination Rogue'iem, najprawdopodobniej, tak jest. I ten pasek tu rujnuje, tylko ten czerwony kolor rujnuje, ale tak to naprawdę to jest bardzo ładny secik. Dostajesz ode mnie naprawdę piąteczkę i na pewno trafiasz do finału, słuchaj, z tym secikiem. Jest super secik, bardzo mi się podoba. Tylko belt, jest super, bardzo ładnie. Dobra robota, naprawdę mega dobry secik. Let's go, lecimy dalej. I co tu mamy? Rinea. Rinea bawi się w też taki minimalistyczny secik. Jest to... te shoulderki mi się skądś kojarzą. Zaraz zobaczę, co to za shoulderki. O, ja je kojarzę, kurde. Savage Gladiator, tak jest, czyli z Wodka secik. No i co? Ma tutaj jakieś takie leginsy, ma tu jakieś bambosze. Tabard, jakby cały transmog opiera się praktycznie na tabardzie wardenkowym, na tabardzie wardenkowym. Ten staw mi się nie do końca podoba, mógł być troszeczkę lepszy, przynajmniej jeden z jakichś takich ale widzę, że to jest taki podstawowy. Cloak tak średnio mi się podoba, jakoś tak, gdyby był bardziej zielonkawy, to byłby spoko, chociaż no i przede wszystkim brakuje mi troszkę na spodniach, ale jako taki nie przekonałeś mnie Rinea, ty tym secikiem. Wydaje mi się, że reszta twoich setów są naprawdę fajniejsze. Ty pokazywałeś już parę setów, były fajniejsze. Chociaż jako taka pani, wiecie, taki z monoklem, taki... Miałem być miałem być niemiły, dlatego będę niemiły. Jest słaby! Nie, no nie jest słaby, jest okej, ale trzeba popracować nad tym, o ile chcesz takim chodzić. Let's go, lecimy dalej. Okej, mamy tu paladynkę, Ghostry. Ghostry raz jeszcze uderza w moje klimaty, czytaj kopyciaki. I co? Mamy shoulderki, które są paladynowe. I te shoulderki, czy one przypadkiem... są z Warlords of Draenor. Czy to jest secik? To mi się wydaje, jakby był secik. Chociaż co paladyn... Tu zwój jest spoko, ale paladyn z jakąś taką kosą za paskiem. Pasuje to kolorystycznie, ale to jest full set. To jest chyba full set, no nie? Taki Kultiran Mage, no troszkę taki Max Kultiras. I Ghostry, okej. Od ostatniego razu poprawiło się. Nie powiem, że nie. Niebieskie elementy pasują tutaj do tych, tutaj. Czy to są chyba shoulderki inne do setu, no nie? Chest, Lexy, Glovesy, set. Tak, Chest, Lexy, Glovesy to jest set. Pasujące bardzo pasek oraz budki. No i shoulderki. Okej, dobra, to jest całkiem ładnie skomponowany secik. Jedyne, do czego mógłbym się przyczepić, to nadal broń. I ta broń troszkę za jasna jest, jakby była w kolorze właśnie tutaj tych kryształków albo jakiejś takiej niebieskości takiej tutaj, taki habrowy, to byłoby lepiej. No i strasznie tragiczny cloak. Ale generalnie, ostatnim razem jak pamiętam Ciebie, to jest fajniej, bo jest troszkę sklecania z różnych elementów. Więc popracuj troszkę jeszcze, ale nie jest źle. Let's go. Co to ma być? Co to ma być? Chihuahua zjedzony przez niedźwiedzia! Niedźwiedź gnoju, oddaj pieniądze! Okej, co mogę powiedzieć? No taki... To jest... Ja nie rozumiem, to jest... A, to jest druid, okej, dobra, to jest druid, wybaczam. Druid, który jest niedźwiedziołakiem, wiecie dlaczego? Bo wypija krew z shoulderów. I tak, w ogóle... Ja nie chcę tam komentować piersi ani nic, ale one wyglądają mi takie, tak strasznie nienaturalnie. Wydaje mi się, że to światło tutaj. No dobra. Jakieś pantalony, takie pumpy, pentagramy na portkach. Coś mi nie pasuje w tym secie. Coś mi tak nie pasuje. Patrzę na niego i coś mi nie pasuje, wiecie? Coś mi nie pasuje w nim. Wydaje mi się, że może za dużo tego białego tu elementu jest. Spodnie bym wziął inne przede wszystkim. Co wy macie z tymi spodniami? Rękawiczki, klata, głowa. Okej. Widzę, że tutaj takie czerwone elemenciki w postaci właśnie takich pazurków. Nie przekona mnie ten transmog. Nie przekona mnie ten transmog. Taki, chociaż taki niedźwiedziołak, taki niedźwiedzi transmog. Okej. Nie wiem, ja bym nad tym popracował jeszcze. Lecimy dalej, to jest Elisabelle. Dobra, lecimy go. Hamill! Hamill pojawia tu się ze swoim petem. Bardzo ładnie ustawił swojego peta, bardzo mi się to podoba. No i mam tutaj Hamilla Worgena. Zacznijmy od tego, że ten set mi się... O Jezu, jak to tragicznie wygląda, o nie! To już nawet nie jest problem, że ty wybrałeś takiego transmoga, tylko generalnie nie wiem, kto stworzył taki secik. To jest taki predatorowy, zobaczcie, że macie tutaj takie coś z tyłu, jakieś takie warkoczyki, takie nerwarieny, zobaczcie, widzicie, takie nerwarieny tu są. No, nazwa peta ważna. Mark. Hamill. Mark Hamill? Mark? Hamill Mark? Oh, hi Mark! Ja nie wiem. Mark Hamill. Boże, to jest Luke Skywalker. Okej, dobra, to jest imię i nazwisko aktora, który gra Luke'a Skywalkera. Mark Hamill, okej. No dobra, co mogę powiedzieć, to to. Spodnie, rękawiczki pasują, to pasuje do siebie. Czyli tak, o, dół pasuje do siebie, a góra pasuje do siebie. Tabard jest tragiczny, moim zdaniem powinien być w ogóle inny. Niby pasuje tutaj do elementów na shoulderkach, ale to jest taki dziki. Nie, te Warlords of Draenor, to na orku by dobrze wyglądało, ale na humanie wygląda tak... Sorry panie Mark Hamill. Nie kupiłeś mnie tym transmogiem. Idziemy dalej, let's go. Bialka, okej, bialka. To jest full print, czy to jest też, to jest 92 level. Czyli to jest full ten, Boże, nie rób mi tak, tak nie można robić, to jest przekupowanie ten, idziemy dalej, koniec. Przekupowanie było. No dobra, zobaczmy. No to jest full transmog z tego, z kataklizmu, tam jeszcze był taki hełm gladiatorowy, mieczyk z wodka, taki kamienny. Ale bialka niestety chyba nie miał na czym pracować, jeśli chodzi o to. Bo 92 poziom to akurat secik się stał. Więc... Okej, let's go dalej. Co my tu mamy? Monk, Naharis. Okej. Pasek pasuje do shoulderków. Shoulderki bardzo ładnie się zgrywają z resztą. Ej, tu wszystko ładnie gra. Cloak tylko mi nie pasuje. Trudno w tych czasach cloaka dobra. Jedyne co mi cloak nie pasuje. Brewmaster Monk. Bardzo ładnie zrobione transmog. Wydaje mi się, że tu nie ma tego. Że tu nie ma jakichś premade'owych rzeczy. Opaska. Świetny ten. Okej. To jest całkiem ładnie zrobiony transmog. Nie mogę się przyczepić. Jest spoko. Jeszcze trzymasz kurde ten taki wędrowny monk. Boso przez świat. Po Cejroskiemu. No i super, kurde. Pominąłem dwarfkę, a tak tutaj. Pominąłem dwarfkę. Dobra, lecimy dalej. Nie, to jest. Nie mam do czego się przyczepić. To jest dobry transmog, dobra robota. Nie jest to może mój ulubiony, ale jest spójnie zrobiony. Go, idziemy dalej. Kwarcu. On coś tutaj robi. Zdążyłem zrobić garnizon. Może ja przerwałem mu nad czymś. Co my tu mamy? Klata do shoulderków pasuje. To pasuje, to pasuje, to nie pasuje. Co to ma być? O fu! Też prymidowy secik. Kusza z Drenoru. Była całkiem ładna, muszę przyznać. Niepasujący cloak. Nie. Kwarcu, nie popisałeś się, Kwarcu. Który masz level? 110. Won, kurde, na instancji zdobyłeś jakieś rzeczy. Pozdrawiam Flaboma. Ty tam pozdrawiaj, kurde. Ty pozdrawiaj. A, idziemy dalej. Co my tu mamy? La life, tak? La life, czyli pani mag. Okej, ja widzę, w jakie klimaty tu uderzamy. Void Elf Priest. Ma świetnego kompaniona, zobaczcie. Kotek z czapką, czyli takie witchcraftowe rzeczy. Jako fantazja jest naprawdę mega spoko. Mamy tu jakieś daggera. Mamy tu jakąś taką różdżkę. Czapka. Jestem nawet w stanie darować ten pasek, dlatego że to taki pasek właśnie taki z jakimś takim wiedźmowym znakiem, czy coś w tym stylu. Trochę klata może nie pasuje za bardzo do reszty. Shoulderki minimalistyczne. Jakieś takie mają przybite cosie. To jest spoko transmog. Spoko transmog. Bardzo mi się podoba ta fantazja z kotem. Kupiłeś mnie kotem. Kupiłeś mnie kotem. Jest naprawdę okej. Chociaż szkoda, że nie jesteś magiem. Boże, jak to byłby mag, to byłoby 10 na 10. Ale jest, kurde, jest priest. Boże, może być, jakoś ujdzie. Dalej, Ymir. Ymir jest Demon Hunterem. I to jest taki nordycki Demon Hunter najwyraźniej. Shoulderki druidzie bardzo ładnie pasują. Aksy też bardzo ładnie pasują. Pasek jest też całkiem spoko. Pasuje do spodni. Klata. No kurde, okej, to jest bardzo ładny transmog, Ymir. Aż mnie zadziwiłeś. To jest dobry nordycki Demon Hunter, słuchajcie. Nordycki Demon Hunter Ymir. Dobra, to jest spoko transmog. Chociaż coś mi nie gra z tą klatą, wiecie? Chociaż nie, dobra, ta klata tu się tak fajnie przechodzi w ten element. Dobra, to jest dobry ten. Ja daję łapkę w górę, Bardzo unikalne podejście do Demon Huntera. Nie jest kolejny Demon Hunter taki, wiecie, o, świecę się i ten. O, świecę się i mam glewie. No dobra, lursik. Demon Hunterowe shouldery. Swoją taką maskę, bez klaty. To jest premade'owy secik, taki trochę. No dobra, pasek jest z podstawowego setu. Spodnie też takie widzę, że tutaj takie wyuzdane. Bandaże na ten, zawiąż je dobrze, bo się wywrócisz. Całkiem ładny cloak. Nie powiem, że nie. Lures. Są 3 premade itemy. Tak, właśnie widzę, że to są 3 premade itemy. I to są chyba rękawiczki, spodnie i tego, i to. No dobrze, Lursie. Zrobiliś fajną fantazję Demon Huntera, aczkolwiek jest to. No jest to generic Demon Hunter. No popatrz na Ymira, patrz co on zrobił. Ale okej, niech będzie. Nie porwałeś mnie. Pitrix. Idziemy dalej. Azachn. No dobra. Co ci mogę tutaj, chłopie, powiedzieć? Świetne są te bronie. Są super. Pasek mąkowy. Bandaże. To się zgrywa. Co masz do hunterów, którzy czują się paladynem? Ty nie jesteś paladynem. Oh my god, nie wytrzymam. Nie wiem, to jest taki mes, jakiś tak nawalone wszystkiego jest. I to nawalenie sprawia, że nawet to wszystko pasuje do siebie. I to jest to jeszcze ten tabard taki bardzo taki Ryuga Wakateki Okurea. I to jest właśnie Ryuga Wakateki Okureo. No nie wiem, ja pozwolę wam ocenić ten Transmog. Jak wam się podoba Transmog Azaheda? Bo ja tak patrzę na niego i jest niby okej. Niby z daleka jest okej, ale podejdziesz i masz wtedy taki trochę ten, taki ninja samuraj, no. Coś takiego. Co tam pajacu robisz, kurde, Elisabel? Te! Okej, jeszcze raz. Pitrix, słuchaj, znaczy to bez urazy, mam nadzieję, że cię nie urażę, ale masz może jakiś ten, masz może jakiś na przykład, że nie widzisz kolorów? A czy, Boże, goddammit, czy jesteś daltonistą? Ale to tak w żadnym, po jakim tym nie chcę cię obrazić czy coś, bo możliwe, że jest tak, że nie widzisz kolorów, to może trzeba zmienić w ustawieniach, bo tu, ja nie chcę ci wybrać, tu są zielone elementy, tu jest zielony element czy coś. Bo może nie widzisz, że te są takie ten, możemy wcześniej powiedzieć. Przepraszam cię, widzę. O Jezu, przepraszam. Przepraszam cię, dobra, zbłaźniłem się kompletnie. A Zahan jest okej, jest okej, ale tak jakby nie. Okej. Tu jeszcze do tego Mount jest, no pokaż Mounta, no pokaż Mounta, no zaczaruj tutaj widzownię. Mam Deuteronopię, naprawdę? Lekką, ale mam. Spłonę w piekle, spłonę w piekle. Dobra, zrujnowałeś to, stary, zrujnowałeś tym Mountem wszystko, całego twojego teraz moka. Deuteranopia to jest tak, że chyba nie widzisz zielonego. Zresztą zaraz zobaczymy w systemie. Advanced. Powinien wygrać. Czekajcie, gdzie to? To w interfejsie przypadkiem nie było? O. Deuteranopia to jest... A, to jest tylko lekki taki ten, widzę, rzeczywiście. Deuteranopia. No to jest takie... lekkie niewidzenie kolorów najwyraźniej, bo na przykład takie jakieś tutaj prototopia to już na przykład bardziej jest ten, ale najbardziej hardkorowym to jest trinotopia, to już w ogóle jest jakieś pojebanie mózgowe, to już trzeba mieć naprawdę dosyć mocną wadę wzroku, znaczy to już jest takie poważne, myślę, ten color blindness. Ale deuteranopia i ten, to tak jest ten, tylko po prostu bardziej wyblakłe kolory widzisz, no. Ten. Dobra, idziemy dalej. Illuminor. Illuminor uderza w bardzo podobne klimaty, jak robił to właśnie Bzyku wcześniej, czyli też minimalistyczny kapitan, outlaw, rogue. Świetnie to pasuje. O kurde, jaką tutaj cannonballa użył. Świetnie pasujący cloak do shoulderów, bardzo fajna piracka czapka, fajne szabelki, co prawda bardzo low resolution, budki mogłyby być trochę lepsze, spoko koszula, rękawiczki, czyli widać, że to taki outlaw, taki kapitan, no. Gdyby tylko i wyłącznie te spodnie były takie bardziej czerwonawe, bordowe, to byłby o wiele lepiej, ale wiem, dlatego wybrałem się tutaj, bo mają takie, są takie troszeczkę przykrótkie, takie woda w piwnicy, no i takie tutaj mają te nogawki, ten, nie? Piłeś, nie prowadź. Nienawidzę was wszystkich. Dobra. I co? I to nie, to jeszcze... Dobra, lecimy dalej. Co my tu mamy? Co to jest? Co to jest? To jest Death Knight. Pierwszy Death Knight w naszym zestawieniu. No i co? Mamy tutaj shoulderki, mamy tutaj rękawiczki pasek, które są z seta. Dołożone są chyba spodnie, nie wiem czy one są setowe, one też wydaje mi się, że są setowe. Świetny transmog na tym, na tabardzie. Jest bardzo ładny, to jest Ebon Hold Tabard, czy coś takiego, Ebon Watch, Ebon coś takiego, zaraz zobaczymy. To był... Nie, to jest Warden Tabard? Nie, Tabard of Ebon Blade, tak, Tabard of the Ebon Blade. Ale co to za bronie są, chłopie? O Jezusie drogi, no ja wiem, że chciałeś tu pójść w klimat japy, ale kurde, to tak tragicznie wygląda, nie? Jakieś takie... Patrz na to. No dobra, widzę, że tutaj troszkę dużo jest customowych elementów. Znaczy nie customowych, tylko bardzo prymade'owych elementów. Hełm podstawowy dla DK'ów. No... Stop. No nie wiem, chłopie, no niby to spójnie, ale bądźmy szczerzy, na DK'a wszystko co czarne będzie pasować. Bronie spieprzyły. Jakbyś bronie lepsze wybrał, byłoby fajniej. Tyle, panie Blood Rager. I kolejny secik, ostatni. Telaria. Pozdrawiam Foretina. No i co my tu mamy? To jest szaman? To jest szaman. Fajne te aksiki są. Świecą się. Taka dranejeczka. Ale to jest chyba prymidowy też secik, nie? Czy tak mi się wydaje? Chociaż nie, klata jest troszkę inna. Rękawiczki trochę inne, też customowy secik, ale taki trochę slatmogowy, no nie? Nie wydaje wam się, że taki trochę slatmog? O jest, takie tej zakolanówki, takie aż kurde, ło. Ło. Też taki ten. Kupuję mnie to, ale nie mogę. No ktoś tu hipnozę skopiował. To nie jest customowy set. To wiem, że tu są shoulderki z tego. Jak to się tam... No to jest akurat z The Burning Crusade. Z questowania można było takie dostać. To jest inna klata kompletnie. Wydaje mi się, że te spodenki są z jakiegoś setu z rękawiczkami. A te budki są do klaty. Coś takiego. Okej. Okay. Taki czerwony, taka szamanka, no. No dobra, moi drodzy, i to tak wyglądały wszystkie nasze transmogi. Pora w końcu wybrać naszych zwycięzców, więc teraz będę typował oczywiście osoby, które będą iść na listę naszych tych... naszych zwycięzców. Ja będę tu wymieniał osoby i te osoby będą się ustawiać do naszego finału o 135k golda, więc wybierzmy oczywiście Mardroga. Bzyku oczywiście tutaj trafia, Peacekeeper Devas również trafia na naszą listę. Mamy Zyzoga również do nas trafia. Kto tu jeszcze się tak wykazał bardzo fajnym secikiem, który mi się tak bardzo spodobał? Renhof również trafia na naszą listę. Na naszą listę trafia również Srebron. Bardzo, bardzo spoko też transmog zrobił. Tak teraz się rozglądam. Zaratustra też tutaj trafia. Zdecydowanie Zaramot tutaj trafia do tego. Zapraszam. Kto tam jeszcze był? O Boże, Fitrix Team. Naharis, Kaman? Zapraszam Cię, Naharis. I Imir jeszcze. Imir na pewno tutaj trafia do nas. Gawan, Imir oraz Illuminor. Zapraszam. I te osoby niech się ustawią tutaj na tego. Tutaj przy schodach mniej więcej w ten sposób. Tu niech się ustawią. Tu niech osoby wymienione i będziemy robić community głosowanie. I będę ten. Teraz będę musiał wpisać oczywiście ten. Zaraz wam dam tego. Straupola Sytyrawpol. I będziemy tutaj wybierać najlepszego oczywiście transmoga z pośród tych transmogów, które tutaj się znajdują. Więc jeszcze raz tylko tak postaram się tu ustawić, żeby wam je zaprezentować. Hopsa. Jakbyście mogli tutaj tak zostawić ich tutaj, żeby mogli ten. Kto jest najlepszy? Uwaga. Illuminor Irat. Dobra, teraz Renhof. Szaman Dwarf. Tutaj muszę ten tak robić. Bzyku Wunterworgen. Dalej lecimy. O Jezu, nie. O nie, co ja zrobiłem? Czekajcie. Jak to się nazywa? Strawpoll me. Teraz czekajcie, tu muszę pokopiować jeszcze na szybko, bo kliknąłem enter. Chciałem przejść do następnego tego. Dobra, idziemy dalej. Ej, no weźcie kurde, odsunąć się mi tutaj. Bzyku, Renhof, Naharis Monk Elfka, Zaramot. Nikt elf rogue. Ej, serio, odsunąć się, zaraz będę kikował. No nie wytrzymam, jeszcze follower tu się. Weź, spieprzaj mi followerze, nie wytrzymam. Mi się coś tu zbudowało. Aramod Devas Neva Sfire Mage, Imir Nordycki Demon Hunter. Teraz będziemy głosować. Zarathustra, Void Elf Rogue. Nie wiem dlaczego zrzet mi się wpisuje. Cerebron, Human Paladin, Zyzoga Aliance Druid i Mardrog Draenai Monk. Dobra, robimy w takim razie pola i sprawdzamy kto tutaj wygrał. Są nasi wszyscy, nie? Których wybrałem. Title required. Kto najlepszy? Dobra, no powiem wam szczerze, że to jest troszkę trudna sprawa z tym. Uwaga, wysyłam wam strzał pola, żebyście teraz tego... Go. No dobra, możecie to... Jezu, 5k golda tutaj wrzuca. Czyli co? 140k golda jest do wygrania. A Zachn chcę tutaj wrzucić. 140k golda. 140k golda jest do wygrania. Dobra, odsuńcie się troszeczkę, please, jakbyście mogli. Ej, please, naprawdę. Ej, kurde. Teleria, come on, weźcie mi tutaj, nie pajacujcie, bo chcemy wybrać tutaj jedną osobę. Ja tutaj wezmę rezultaty i zaraz będziemy śledzić oczywiście. Teraz ja zawałtuję. No i wybierzmy kogoś. Ja muszę kogoś wybrać przede wszystkim. Więc ja bym zagłosował, szczerze mówiąc, tak teraz patrzę. Mam Mounta do Transmoga. Kogo ja bym wybrał, powiem wam? Ja chyba Zaramotha bym wybrał. Zaramoth naprawdę zaimponował mi tym setem. Bardzo ładnie jest zrobiony. Czyli to jest ten... Zaramoth, tak o, tutaj, czy ten Night Elf Rogue. Proszę bardzo, vote. Vote. I mamy teraz, zobaczcie jak wygląda nasze tutaj... O, musimy tak tutaj pomniejszyć to troszeczkę. Got it. I co, na razie wygrywa Imir. Ale tu Imir wygrywa. Jeszcze chwilę poczekamy. Niech tylko się te kurde zarżną te nupcze. Come on, głosować, serio, Imir, come on. Wybierajcie oczywiście osobę, która ma wygrać. Ja zagłosowałem na tutaj tego właśnie Rogue'a, jest naprawdę świetny. No nie, wytrzymam, jeszcze będą się bić tam, kurde, z kimś tam. Dobra, musimy powoli chyba wykikować wszystkich. O, to jest masakra jakaś. Kto za pajac mi tutaj, kurde, robi takie rzeczy? Dobra, no to mamy tutaj naszych finalistów. Jak tutaj to wygląda? Come on, głosujcie. Na razie głosy mamy. Fire Mage ma 7, Renhof 7, Bzyku 10, 10 ma Mardog, Zarathustra ma Void Elf Rogue, ma 15 głosów, 14 ma ten tutaj, ma więcej? What? A nie, bo to jest, bo to idzie na dół, dobra. Czyli to ma 10? Nie, czekajcie, pogubiłem się. Nordycki Imir ma 26, to wiemy na pewno. Pirat ma 19. Come on. Głosujcie. Mój głos, słuchajcie, pamiętajcie, liczy się jako 10. Go. Głosujcie, moi drodzy. Czy będzie transmog? Niech się hordziaki szykują, bo zaraz hordowy transmog będziemy robić. Tylko na hordzie będziemy musieli zrobić jakiś... wiecie... Czyli mój tutaj ten Rogue to ma 30 głosów w takim razie. Mój liczy się jako ten Zaramoth. Czyli Zaramoth tutaj ten. Okej, moi drodzy. Kończymy za 10 sekund, moi drodzy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jeden i moi drodzy, wyniki prezentują się następująco. Mamy tutaj Zaramoth, który zdobywa 31 głosów, dlatego że mój głos liczy się jako 10. Haha! Tak to wygląda. Imir był o włos, żeby zgarnąć tutaj właśnie nagrodę publiczności, ale Zaramoth dzięki mojemu głosowi wygrywa ten kontest. 10 głosów, więc moi drodzy, rigged. Zaramoth wygrywa właśnie, tylko że on jest na serwerze Khadgar, więc gratulujemy. To jest bardzo ładny transmog, bardzo fajnie go zrobił, nie wiem, jakoś mi się najbardziej chyba spodobał ze wszystkich. No i panie Zaramoth, ja cię muszę dodać jako tego, jak cię muszę ten Okej, wygrałeś, ale musisz zrobić postać na defiasie i ci wrzucę golda. Dobra. Ja cię dodam na Battle.net. Raid dla hordziaków. Znaczy nie na hordziaków, tylko zrobimy teraz Transmog Contest hordowy, słuchajcie, bo to też ten... Dobra, okej. Ja cię dodam na Battle.necie, mój drogi. Gdzie tu jestem? Friends. Czemu ja mam tak... Quick join. What the hell? Czemu ja klikam? A, bo tu u góry quick join. Add friend. O nie, to dodałem kogoś jako ten. Jaki masz tag? Jaki masz tag? A zobaczymy tego Zaramotha. Zaramot, gdzie on jest? Tutaj. Add friend, add battle tag friend. Dodałem cię. Send request, poszło. Wysłałem. Dobra, on musi teraz założyć tego. Ja muszę tu przesłać sobie ten golda. 40 koła golda muszę przesłać na... Na jaką postać? To chociaż na tą ten. Dobra, to dziękuję wszystkim aliantom. Ja idę wysłać nagrodę. I horda niech się szykuje, bo teraz będziemy robić hordowy Transmog Contest. Pitrix, kurde, zasady ustalone po konkursie. No nie, no mój głos zawsze się liczył. Ten. Zobacz sobie poprzednie, kurde, też ten. No i nieźle, no i nieźle, dobra. Hop.